Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kondy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym materiale odbędą się wielkie mistrzostwa lodów. Moi drodzy, w tej reklamówce mam 8 różnych lodów, zaczynając od jakichś tam lodów wodnych, rożków, świderków, na patyku. Naprawdę, mam multum różnych rodzajów tych lodów, więc szykuje się naprawdę bardzo fajny odcinek. Wydałem coś koło chyba 40 zł. Tu mam paragony oczywiście, wszystko wam pokażę, co ile kosztowało. Lody będę testował po kolei. Czyli jednego sobie zjem, powiem tam, co o nim sądzę, jaką daję ocenę. I będę przechodził do następnego i każdemu lodu będę wystawiał ocenę, moi drodzy. Więc naprawdę szykuje się mega mocny odcinek. Oczywiście, jeśli taki materiał wam się spodoba, nie zapomnijcie o łapeczce w górze, ponieważ jest to mega ważne. O subskrypcji, o dzwoneczków, palajcie na Twitcha, Twitch też Kondy. I na Twittera to jest Kondycjusz. No, mogę wam nawet pokazać jednego loda, który będzie zwiastował cały odcinek, bo naprawdę będzie mega mocno. Znaczy mega mocno. No, lodzik pierwszy, czyli tu jest Lion, jak widzicie, tak się prezentuje Lionik. Następny lód, moi drodzy, to jest piękny Magnum. To jest, można powiedzieć, że to jest takie przedstawienie zawodników. Następny lód, Bambo, mamy tak, Bambusa. Następny to jest jakiś taki Carletto, czy jak to się tam nazywa. Następny lód, moi drodzy, to jest zwykły taki Joker. Bardzo dużo Jokerów jadłem, jak byłem młodszy. Następny lód to jest oczywiście świderek. Świderek się trochę roztopił, więc mam nadzieję, że wytrzyma jeszcze do późniejszej części tego odcinka. Mamy loda ekipy. I co tu jeszcze mamy? A, mamy jeszcze takiego wodnego. Tak się prezentuje, solo. I czy jakiegoś tu jeszcze mamy? Chyba wydaje mi się, że wszystko powiedziałem. To co, tak, 8 lodów, tak, spojrzałem wszystko to co było, więc widzimy się, moi drodzy, za chwileczkę w pierwszym testowaniu lodzika. Miauk, miauk. Tadan! Tak, ja wam pokazywałem w przedstawieniu zawodników, pierwszym tutaj zawodnikiem jest Lion, tak się właśnie prezentuje, od tyłu, od przodu, to jest chyba zwykły karmelowy albo czekoladowy, nie wiem, czekajcie, jest chyba napisane, nie ma napisane jednak. Dobra, cena jego wyszła 8 zł, jak widzicie, 7,99. Kupowałem go na Orlenie, więc może przez to był taki drogi, ale wydaje mi się, że nawet jakbym go kupił w normalnym sklepie, to tak czy siak by był właśnie taki drogi. Okej, otwieram go. Będę sobie oczywiście jakiegoś gryza. Sprawdzę sobie go, jak on wygląda dokładnie. 8 zł, no nie jest jakiś mega duży, no patrzcie, tak się właśnie prezentuje. Na pewno jest fajne w tych Lionach to, że no czekolada jest na mega wysokim poziomie. Oprócz tego te fajne tutaj, nie wiem, czy to są kawałki orzechów, czy to są takie po prostu zwykłe grudki tej czekolady. Ale biorę sobie gryza, no zobaczymy. Treścią roztopił już środeczko, jak widzicie. Fajne jest to, że on utrzymuje długo tą swoją całą konsystencję, ponieważ no, chodzi mi o to, że czekolada zatrzymuje te całe zimno, no i w środku może się trochę roztopić, ale na zewnątrz on może, wydaje mi się, że najdłużej wytrzyma z tych wszystkich, może jeszcze Magnum wytrzymać dużo, a tak te wszystkie wodne, no to wiadomo, że one będą krótszy czas utrzymywały to całe zimno. Dobra, następny kęs. Oczywiście, moi drodzy, można powiedzieć, że ten Lion to jest taki lód premium, bo właśnie Lion, jakieś tam Oreo, to są takie najpopularniejsze lody, gdzie można kupić normalnie w sklepach, ale no powiem wam, że ten Lion naprawdę bardzo smaczny, no tylko ta cena 8 zł, no to wiadomo, że to trochę dużo. Ja daję mu 8 na 10, coś koło tego, bo czekolada naprawdę bardzo dobra, środek też fajny, tutaj są w niektórych miejscach, są momentami, ten karmel jest, ta... Nie wiem, co to właśnie oprócz tego karmelu w środku, to jest chyba zwykła wanilia może być czasami, ale no naprawdę bardzo smaczny. Gdyby cena była lepsza, to bym mógł nawet powiedzieć, że dałbym 9,5 na 10, tak jest 8 na 10, bo jednak ta cena no 8 zł dawać za loda to jest trochę dużo. I teraz w tym momencie lecę już do następnego, a wam na ekranie powinna wam się pokazać jakaś taka klasyfikacja, która wam pokaże ile dany lód dostaje. Dobrze, więc lecimy do następnego. Miauk, miauk. Następny wypas, którego przetestuję, jest to lód wodny od firmy Coral, a nazwa jego to, jak widzicie, Solo. Solo, 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 solo. Nie, żartuję. Przepraszam za to, tego nie było. Dobra, otwieram. Ja tego lodziarza jadłem bardzo często, jak byłem młodszy.
No najczęściej mam właśnie takie skojarzenia z lodami, że albo jak byłem młodszy, bo jak jestem starszy, to wiadomo, że to tak trochę mniej wypada. No każdy jak co woli, ale jak jesteś młodszym, to zawsze mówisz, o, chcesz loda i w ogóle, a tak to wiadomo. Troszeczkę się roztopi, jak widzicie, czekajcie, bo ja nie chcę, żeby tutaj, wypiję tą całą wodę, która tutaj się już roztopiła. Sobie za ściermanie. Ale ja się prezentuję środeczko, jak widzicie, mam nadzieję, że wszystko widać. Tak właśnie jest. No i oczywiście on jest taki wyciskany. No i co? Bardzo dobry. Wziąłem pomarańcze, jak widzicie. Oprócz pomarańczy tam jeszcze był truskawka na pewno była. I coś jeszcze jedno było. Tylko nie pamiętam, co to właśnie trzecie było. Ale no lód jak lód. Ten wodny bardzo dobry. Od tylu lat taki sam. Cena jego to jest, moi drodzy, już wam śpieszę z odpowiedzią, bo kupowałem go w Dino 2,59, czyli 2,59, czyli coś koło 3 razy tańszy był od Liona. Ja mu daję szczerze 8,5 na 10, bo to nie jest coś takiego, co mógłbyś sobie jeść cały czas. To jest lód wodny, nim się praktycznie w ogóle nie najesz. Taki zwyklak po prostu, no co wam więcej powiedzieć. Dla mnie jest lepszy dlatego, bo jest tańszy przede wszystkim i smakowo nie jest zły, więc no naprawdę bardzo fajnie wypadł w tym właśnie, w tej konkurencji całej, więc jakbym miał wybierać pomiędzy tym a tym, to wybrałbym oczywiście tego pana. Chyba, żebym był po wypłacie, to bym wybrał Liona, ale normalnie to bym wybrał Solo, bardzo dobry. No, a gramowo jak one wypadają? I ten ma jeszcze więcej gramów. No, więc lecę do nas. Ocenę dałem mu, co nie? 8,5, a Lion miał 8 na 10. Więc widzimy się już w następnym zawodniku, moi drodzy. Miałku, miałk. Następnym lodem na mojej liście jest lód ekipy. Ale za! Jak widzicie, to właśnie ten z takimi strzelającymi, nie wiem co to były, to były właśnie takie strzelające i takie w miarę dobre to było, takie bąbelki, tak chyba można powiedzieć na to. Już wam pokazuję, jak on się prezentuje. O kurde, patrzcie, co się z nim stało. Widzicie to? Połamał się chłop. Kurka wona, to chyba przez temperaturę. Dobra, czekajcie, ja sobie go wezmę w taki sposób. O, chyba. Haha, man, I'm dead. Okej, okay. Powoli już przechodzi, moi drodzy. Wziąłem za duży kawałek po prostu. I tak jak wam wspomniałem, są te takie strzelające kryształki, czy co to tam jest. Nie wiem, czy to jest tutaj napisane. Ja już wam mówię o smaku gumy z cukrem strzelającym. Tak, to jest cukier strzelający. Cena za loda ekipy to było, już wam mówię, lód ekipy 2,19. Moim zdaniem jest to, no, jak na ten moment najgorszy lód, ponieważ już wam mówię czemu. Czekajcie, jak go tak wezmę, taki. Oj, kurka wodna. Ale się rozwalił, skurczybyk. Tak się właśnie prezentuje. Najgorszy jest, ponieważ no, jest mały, to po pierwsze. No, ta guma balonowa nie jest jakaś mega dobra. Lód oczywiście wyhypowany przez ekipę. A nie zawsze marketing to jest wszystko. Chyba wiedzą ci, którzy oglądali film Barbie. No, więc tyle chciałem wam powiedzieć. Daję mu 6 na 10. Nie jest to mój faworyt. Może dzieci go lubią, ja go nie lubię. Pamiętam, jak był duży hype na niego. Ja oczywiście nie uważam, żeby on był dobry, moi drodzy. Więc ja sobie go będę musiał zjeść do końca, bo co mam z nim zrobić. I widzimy się już przy następnym lodzie, tak mi się wydaje, bo ten ma 6 na 10. I to chyba by było na tyle. Więc widzimy się już. A zapomniałem wam jeszcze dopowiedzieć. Guma balonowa i w środku właśnie, nie wiem, co to jest za smak. To chyba jest truskawka tak ogólnie. A tutaj na zewnątrz to jest guma balonowa. No i to chyba tyle. No i na patyku oczywiście. Tak jak Lion był. Widzimy się za chwileczkę, moi drodzy. Moi drodzy, kolejny lód. Tym razem jest to lód firmy Marletto. Tak, słony karmel, jak widzicie. Lekko mokry jest, ponieważ był w zamrażarce. Ja od razu daję do zamrażarki i jak mam kolejnego, to wyciągam i tak nagrywam z rzędu cały czas. Żadnych tutaj przerw nie robię większych, więc otwieram go sobie. Czekajcie, tak. Jest to dosyć taki niecodzienny lód, ponieważ zazwyczaj jest albo na patyku, albo taki wyciskany. A ja, moi drodzy, pokażę wam takiego lodziarza, czyli to jest taki zwykły jakby, jak widzicie, patrzcie, ma rożek, ale tu u góry jest jakby taka pulpa, jakby taką
ci co nakładają. Zazwyczaj takich sklepie nie można kupować, ale tutaj jak widzicie Biedronka się postarała, ponieważ ten lód jest z Biedronki, moi drodzy, i on kosztował, coś tutaj leci z niego, kurka, dobra, szybko lecę z tym. On kosztował, moi drodzy, czekajcie, gdzie to było? Czyżby on kosztował, poczekajcie chwilkę. Okej, okay, mam go. Jak widzicie, kosztował on 2,99, czyli prawie tyle samo, co lód firmy Solo. Testujemy go sobie. Kurde! Spadł kawałek. Ja oczywiście, moi drodzy, wziąłem tego loda tylko przez to, że go bardzo lubię. Ale będę się starał nie faworyzować go tutaj w ogóle. No bo wiecie, ja zawsze sobie jeżdżę gdzieś tam, jak jestem w Biedronce, to sobie go kupię. Tym bardziej, jak teraz jest ciepło. Przez ten słony karmel. Uwielbiam ogólnie słony karmel i dlatego go sobie kupuję zazwyczaj. No i tym razem też jest mega dobry. 93 gramy ma właśnie tutaj. Widzicie, tak się prezentuje. Tu jest ten zwykła taka czekolada o smaku słonego karmelu. Tu jeszcze jest chyba, albo to są właśnie takie grudki tej czekolady, albo to jest coś podobnego, jak miał Lion sobie. No i tutaj jest w środku też, tak samo jak Lion. I właśnie o to mi chodzi, że to wszystko się prezentuje tak samo jak Lion. Miał czekolada bardzo podobna, tylko że tu nie mamy patyczka, tylko mamy, jak widzicie, zwykły rożek. Zabrakło mi słowa. I tak się właśnie prezentuje cały lód. Dla mnie mega dobry, daję mu 9 na 10. Dla mnie naprawdę, spróbujcie go sobie, jest mega dobry. Polecam każdemu spróbować, oczywiście tym, którzy lubią słony karmel. Chciałem powiedzieć słoną czekoladę, nie wiem czemu. No, więc on dostaje ode mnie 9 na 10 i dzięki temu teraz się plasuje na pierwszym miejscu. I zważywszy na to, że już teraz jesteśmy na półmetku tych wszystkich lodów, wydaje mi się, że będzie naprawdę bardzo fajna rywalizacja, więc zaiste zostańcie do końca. Więc ja sobie go dojem i widzimy się za chwilę, moi drodzy. Kolejny lód, moi drodzy, tym razem mamy, jak widzicie, lód firmy Coral, a jego nazwa to jest Joker. Wspominałem wam na początku, że naprawdę jak byłem młodszy, bardzo dużo go jadłem. Tak, jak byłem młodszy, to wtedy kosztował chyba złotówkę, jak dobrze pamiętam, więc no wiadomo, wtedy złotówka więcej była warta. Ale tak czy siak sam fakt, że kosztował złotówkę, to już w ogóle wiadomo, że każdy go chciał, bo był naprawdę bardzo dobry. Muszę go otworzyć w ogóle. Moi drodzy, źle powiedziałem. Nie był bardzo dobry, tylko był po prostu bardzo tani. Kurde, dobra, wychodzisz, nie? Bo on jest taki fajny, ponieważ on się składa z każdej warstwy i każda warstwa nachodzi na kolejną warstwę. Czyli jak tu jest pomarańczowy, później idzie różowy i tak po kolei to idzie. Czekajcie, wezmę sobie to do buzi, żeby nie spadło. Oho. Oczywiście jest to lód wodny. Napiszcie w komentarzach, jakie wy lody lubicie jeść. Jeśli lubicie Jokera, napiszcie komentarz kocham Jokera. Wtedy przypnę wam serduszko oczywiście. Temu lodu szczerze daję 8 na 10. Albo nie, wiecie co? Dobra, nie będzie 8 na 10. Mogę tak trochę naprawdę głupio, bo jednak daję Lionowi 8 na 10, temu też daję 8 na 10, ale tylko przez to, że tutaj też w tym rankingu liczą się ceny. A właśnie ten piękny lód, moi drodzy, kosztował 2 złote i 10 groszy, czyli był naprawdę mega tani. W tym zestawieniu to jest chyba najtańszy lód do tej pory, ponieważ po tym chyba tańszy jest dopiero albo... Nie. Solo też jest wodny, on chyba Solo kosztował 2,80, a ten kosztuje 2 złote i 10 groszy. Czyli no 200% cena poszła w górę, nawet więcej niż 200%, bo kosztował złotówkę, teraz kosztuje 2 złote i 10 groszy. No, więc sobie go dojem do końca i będę już leciał do następnego lodzika, bo ten naprawdę bardzo dobry i jeszcze wspominam sobie dzieciństwo, jak go sobie jem i w ogóle naprawdę bardzo fajnie. I nawet dobry jest, kurka, ona wam powiem. Nie jest jakiś taki mega zły. Ale wiadomo, to jest wodny. Widzimy się już w następnym zawodniku. Miauk, miauk. Teraz nadszedł czas na półkę premium. Jak widzicie, Magnum Classic. Już wam śpieszę z odpowiedzią, ile on kosztował.
Kosztował on 6 zł. Myślałem, że no więcej on kosztuje, tak z dychę może. A tu się okazuje, że on nawet mniej od Liona kosztuje. Ile on tutaj ma gramów? 86. Lion miał, moi drodzy, 62. Czyli Lion, tak teoretycznie można powiedzieć, że był najmniejszy. Tutaj klasyk jest napisane, że Sustainably Sourced Cocoa. Albo kakao. Jeden chuj, otwieramy skurczybyka. I tu jest ten sam przypadek, tak jak wam powiedziałem w przypadku Liona, ponieważ Lion był... Lion miał takie coś, że właśnie czekolada utrzymywała te całe zimno, tak można powiedzieć, a w środku był trochę taki... trochę już... cieplejszy, jeśli tak mogę powiedzieć w ogóle. Dobra, biorę się tutaj za gryza. Jak widzicie, w tym przypadku jest identycznie tak samo. Ten środek jest cały kremowy, tak jak to było w Lionie, więc trochę się roztopił, ale to nie uważam, że to jest coś złego. Oczywiście gdyby był bardziej zamrożony, no to mógłby już być taki twardy. Dajcie znać też w komentarzach, czy lubicie takie mega twarde lody, czy też takie lekko stopione, bo takie też nie są złe, wam powiem. Oczywiście sam Magnum bardzo przyjemny, czekolada fajna. Środek też, to chyba jest środek waniliowy, tak mi się wydaje. Wysoka jakość składników i ten TGS. Szczerze, daje mu 8,5/10. Czyli tyle samo, ile wystawiłem za loda Solo. Więc no paradoksalnie jest taki sam, na takim samym poziomie jak lód Solo. Ale tutaj też biorę pod uwagę cenę. No i to, że. No i smak oczywiście. Cenę, smak. Tutaj, że jakiś jest na patyku, czy jakiś jest wodny. Bo ja też trochę źle to robię, bo każdy lód jest z innej parafii. Tak można powiedzieć, że jeden jest wodny, jeden na patyku, jeden to z rożek. No, tak nie powinienem to robić, ale no, nie będę robić 20 odcinków z testowania lodów. Jeden taki ogólny odcinek i wszystko wam powiem. No i tak jak wam powiedziałem, 8,5/10, czyli na równi z lodem Solo. Przechodzimy już do następnego, już do przedostatniego. Ja tu jeszcze wezmę ostatniego gryza, bo jest naprawdę bardzo przyjemny. Nie kosztuje tyle co Lion, o dziwo. Ale moi drodzy, wydaje mi się, że są wersje Magnumów, które są mega droższe, gdzie tam kosztują z 12 zł. Jeśli mam rację, dajcie znać w komentarzach. Tutaj mi się wydaje, że takie już większe i jakichś innych smakach, bo jestem też ciekawy, czy mam rację teraz, bo wydaje mi się, że na pewno takie były, bo to z nią dziwo, że on kosztował tylko 6 zł. A ja będę przechodził do następnego lodziorza, moi drodzy. Widzimy się za chwilkę. Miałku, miałk. Teraz już czas na kolejnego zawodnika. Tym razem, moi drodzy, mamy loda Bambo, czyli prawdziwy Afrykańczyk przyjechał z Afryki. Wypróbujemy sobie go, zobaczymy jak on smakuje. Jak widzicie, jest on o smaku czekoladowym oraz o smaku waniliowym. Kosztował ten wypas, już wam mówię ile. Zł 29, najtańszy zawodnik w tych mistrzostwach. Jestem ciekawy, jak on smakuje. On się niestety trochę roztopił już. No właśnie, kurka wodna, jak widzicie. Muszę szybko to nagrywać, bo no, został, to jest przedostatni lód już, więc... Znajdźcie, czy jecie to, znaczy, czy to blizujecie. Ja nie. Tu już jeszcze ten głupi ten, jak to widzicie. No spróbuję jakoś to... wszystko spada, moi drodzy. Spróbuję jakoś jak najlepiej go ocenić tutaj, żeby nie było żadnego przypału. To już tutaj bardziej z tyłu włożę, bo tu mam potrzebny kartrek, jakby mi się obrudził, to mi się wkurzył z lekka. Próbujemy go. Dobrze, Afrykańczyk już jest spróbowany, bambus zjedzony, praktycznie cały. Jednym gryzem tyle mi się udało go zjeść, kumacie to? Powiem wam, że jest to dziwne trochę, bo kosztują złoty 29, a jest strasznie mały i ten jakość też nie powala, no ale no jednak złoty 29. To w sumie nie jest dziwne, to jest takie no do przewidzenia, że tak coś się stanie. Ale no, że aż taka tragedia będzie, to nie myślałem. Są niektóre rzeczy, które są mega podobne i próbują naśladować jakiś oryginał, ale i tak fajnie im to wychodzi, a nie jakoś mega słabo. Jak już robisz coś jakąś, próbujesz coś robić podobnego do czegoś, to rób to chociaż dobrze, a nie jakoś kurde cienko, żeby coś było, jakaś akcja, że to jest dobre, a to jest słabe, no bo tak to nie ma sensu w ogóle. A tu jak widzicie, no jest to mega cienkie i jeden gryz i... Może przez to, że aż się tak roztopił, ale wydaje mi się, że nie, bo na tym papierku dużo nie zostało tego loda, więc no ciekawe, tyle wam powiem. Daję mu, czy od ekipy był gorszy? W ogóle z ekipą jest tak, że lubię ekipę, tylko tak ogólnie, że nie jest to coś takiego, co mega, że coś nie lubię, czy coś
że no szanuję i ten, ale nie oglądam i tyle w sumie. Lubię, ale powiem wam, że to jest tragedia. To jest tragedia i daję tutaj 5,5 na 10. Nawet przez tą cenę daję 5,5 na 10. Serio wam mówię, złoty 30 i to tragedia. Nie zjadłbym tego nigdy więcej już. Mega słabe, nie polecam. Jak tu wygląda od dołu? Od dołu jeszcze git, ale jest też bardzo mały, jak widzicie, patrzcie, taki z 10 cm mógł mieć. No, więc lecimy do ostatniego żloda. Ostatni to świderek, który również jest mega roztopiony, ale to już będziecie widzieć na następnym ujęciu, więc widzimy się za chwilę. Miauku, miauk! Dobra, mam nadzieję, że nie jestem brudny. Już przechodzę do ostatniego zawodnika, czyli do świderka. Jak widzicie, to już nie jest praktycznie świderek, tylko taka papka na dole. Fajnie, patrzcie, jaki to jest fajny opis w ogóle. Lody, takie czerwone lody o smaku waniliowej, wody wodnej, polewie truskawkowej, sorbetowej, pomarańczowej i tropikalnej. Ja wziąłem tropikalną, bo jak byłem młodszy, to zawsze ta tropikalna mi najbardziej smakowała. I teraz jest pytanie, ile kosztował właśnie świderek? Świderek, moi drodzy, kosztował... Już mam śpieszę, to jest odpowiedzią. Gdzie jest świdera, skórka wodna świdera? O, tu jest świderek, dobra. 2,56 kosztował świderek. 2,56, czyli to jest tyle samo co solo lód. O, ciekawe, czyli tyle samo co solo. I no, ja niestety nie będę mógł tego testować zbytnio, bo to się właśnie tak prezentuje. To jest taka zwykła papka z tego powstała. Cześć, może tak zjem? Tak się uda, czy nie? Mam nadzieję, że nie jestem brudny. Dobra, jeszcze raz. W sumie mogę to sobie do kubka nalać. Tak by było lepiej, bo to już jest naprawdę, patrzcie na to, to jest praktycznie sama woda i jedyne co zostało, takie już bardziej fizyczne, to jest te, bo to masz polewę tropikalną i pod tym masz jakby tam całą strukturę z mleka zrobioną, bo wydaje mi się, że to z mleku albo wanilia. Tak tutaj było napisane, czy nie? To do smaku waniliowym, czyli wanilia jednak. I właśnie wanilia mega dobra i ten tropikalny smak też mega dobry, tylko że czuć coś takiego, że to nie jest tropikalne, to coś takiego typowego innego, ale za to, że dobrze wspomniałem tego loda i nadal jest, po prostu nadal mi smakuje, daję mu 7 na 10, tak, 7 na 10, czyli nie wiem co tyle tutaj miało, czy co 7 na 10, a tyle, nie, 8 na 10 miał Joker, a temu daję, temu 7,5, 7,5 jednak, bo dla mnie jest dobry i fajnie smakował przede wszystkim, a nie było jeszcze żadnej oceny 7,5. No i tak się właśnie wszystko prezentuje, moi drodzy, czekajcie, że tutaj trochę wezmę, bo kurwa, za późno wszystko nagrywam, no serio wam mówię, one nawet się nie zdążyły w zamrażarce ustatkować, zrobić się ok, a już są od razu takie, czekajcie, może tak mi się uda coś pokazać, o, patrzcie, widzicie, tu jestem cały, czekajcie, zjem to. No, to ja wam powiedziałem. Wanilię czuć, ten smak tropikalny jest dobry, ale taki specyficzny. Przez to daję mu 7,5 na 10. No ale ta cena też to ile kosztowało? 2, moi drodzy, 2,59. No, solo był dla mnie lepszy niż ten świderek. Może przez to, że jeszcze się roztopił, ale to oczywiście nie jest wina tego loda. Okej, moi drodzy. Chciałem jeszcze taką wspominajkę dać, bo zamiast tego świderka miał się pojawić na początku inny lód. Miał być to lód o nazwie... Czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Niger? Nyga? Nie. Noger. Kurwa mać, zapomniało mi się. Lód, który się nazywa Noger. Tak, właśnie taki lód miał być w tym odcinku zamiast tego świderka. Niestety szukałem go i na marne wszystko poszło, całe poszukiwania, bo nie znalazłem go. Byłem w Dino, w Biedronce, po jakichś takich lokalnych sklepach szukałem, nie mogłem znaleźć nigdzie Nogera. Nigera? No, Nogera chyba. No, więc miał być jeszcze taki lód, niestety się nie pojawił. Może w następnym roku, jak będzie kolejny test lodów, albo jeśli będzie dużo łapek w górę i subskrypcji pod tym filmikiem, to nagram jakieś inne lody. W tym odcinku to było na tyle, moi drodzy. Gdzieś na ekranie powinna wam się pokazać cała klasyfikacja lodów. Na pierwszym miejscu oczywiście był lód z Biedronki. To jest ciekawe, bo to jest właśnie ten mój lód ulubiony. Na drugim był lód Solo. Później oczywiście był, który kolejny? Chyba Lion był kolejny, tak? No i później to idzie tak, no wszystko właśnie na ekranie pokazane. Najgorszy był Rożek, ten za złoty 30, ale tu nie ma się co dziwić w ogóle w związku z tym. Więc moi drodzy, wezmę sobie telefon oczywiście, mam kamerę, znaczy jaki telefon, kamerę. Moi drodzy, w tym odcinku to było na tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie o apeczce, o subskrypcji, o dzwoneczku, pamiętajcie na Twitcha, Twitch też Kondi, na Twittera to jest Kondicjusz.
zostawiajcie łapki w górę, komentarze, subskrybujcie naprawdę, bo to jest mega ważne i widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się, moi drodzy, życzę wam miłego dnia bądź miłej nocy, w zależności, który oglądacie ten materiał i do następnych odcinków, moi drodzy. No i... No, 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 no,